Pewnego dnia siedząc sobie na Steamie, pomyślałem sobie, że napiszę jakąś recenzję do Fallouta 4, ponieważ Fallout jest jedną z moich ulubionych gier, ale był mały problem. Nigdy, ale to nigdy nie byłem dobry w pisaniu recenzji po prostu. I zawsze jak próbowałem napisać jakąś recenzję, w ogóle mi to nie wychodziło. Tak było zawsze, nigdy nie byłem w tym dobry, zawsze coś źle napisałem albo nie miałem po prostu pomysłu, a zawsze chciałem jakąś recenzję napisać, ale po prostu nie miałem do tego talentu. Wtedy pomyślałem sobie, że sprawdzę recenzje jakichś moich przyjaciół, po prostu może oni mają jakieś lepsze recenzje, wtedy sobie sprawdziłem jednego znajomego, który nie miał żadnych recenzji. Potem sprawdziłem drugiego znajomego, jak się okazało, który miał tylko jedną recenzję, ale to była recenzja Counter-Strike'a. Potem znalazłem trzeciego znajomego, który miał naprawdę, ale naprawdę dużo recenzji i wydało mi się, że może mi pomóc, więc od razu pomyślałem, że do niego napiszę. Tylko czekać na odpowiedź, którą dostałem bardzo szybko i się bardzo z niej ucieszyłem. I tak jak powiedział, postanowiłem sprawdzić jego recenzję. Recenzje, które zobaczyłem już na koniec, pokazały mi, jak naprawdę pisać perfekcyjne recenzje. Więc od razu chciałam mu napisać, że wiele mnie one nauczyły i chcę już zacząć samemu pisać perfekcyjne recenzje, tak samo jak on. Zabrałem się za pisanie własnych recenzji.
tym poradnikiem już teraz i wy wiecie, jak pisać bardzo świetne recenzje, tak samo jak ja i mój przyjaciel, więc powodzenia w najszerszych recenzjach. Na razie!